tu i teraz. A to ważne wydarzenie, które anonsowaliśmy, odbędzie się w parafii świętego Wawrzyńca w Gliniance i razem z nami parafianka Paulina Sokół. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. A będziemy rozmawiać o uwielbieniu w Gliniance. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest Glinianka, gmina Wiązowna. Gmina Wiązowna, tak. Powiat Otwocki, dojazd bardzo prosty, bardzo przyjemny, autem, samochodem, pociągiem, autobusem, także zapraszamy do Glinianki. A już po raz dziewiąty wieczór uwielbienia się odbędzie, więc można powiedzieć, że to już taka mała tradycja w Gliniance. Oj tak, tradycja, która trwa od 2014 roku. Już myślimy o przyszłorocznym, 10 wieczorze uwielbienia, ale tak, 30 maja, Boże Ciało, wieczór uwielbienia, 9. Zawsze jest to Boże Ciało? Tak, zawsze jest to Boże Ciało, to też taka tradycja kolejna. Glinianka. Dane z 2021 roku. 1052 mieszkańców. Wspaniałych mieszkańców, warto dodać. No, pani jest tego przykładem. Dziękuję. Czy to jest wydarzenie dla parafian, czy Glinianka jest po prostu miejscem spotkania dla wszystkich? Ja bym powiedziała, że to jest spotkanie dla wszystkich, a Glinianka jest organizatorem, tak bym to określiła, ponieważ w organizację Wieczoru Uwielbienia włącza się mnóstwo osób, wspólnot, grup, zgromadzeń. Także jest to taka oddolna inicjatywa, ale no, bez zaangażowania naprawdę wielu osób to by się po prostu nie udało. Tłumy w Gliniance będą jutro, tak jak pani patrzy na wydarzenia, które już za nami? W sercu na to liczymy, że będą to tłumy. Wierzę, że się nie pomylimy. No tak, liczymy w tysiącach. W tysiącach już. Pomagają nam liczyć służby mundurowe i takie statystyki z poprzednich lat to jest nawet kilka tysięcy osób odwiedzających nas. Wieczór uwielbienia w Gliniance i no, wśród zaproszonych gości między innymi Marcin Zieliński, ewangelizator, lider wspólnoty Głos Pana. Myślę, że dla wielu bardzo znany i ceniony ewangelizator. Tak, Marcin Zieliński będzie u nas już po raz drugi. Odwiedzał już Gliniankę, nie pamiętam w którym roku, ale był już u nas. Rzeczywiście w tym roku przyjął zaproszenie po raz drugi, z czego bardzo się cieszymy. No, ale oprócz Marcina, także Schola Adonai, także muzyczne uwielbienie i wiele innych atrakcji, o których zapewne jeszcze powiemy. No oczywiście. Godzina 17, to jest początek tego. To kolejna nasza tradycja. Tak jest. Zawsze 17. Nikt nie będzie miał wtedy wątpliwości, o której przyjechać nawet za rok. No właśnie, jak ten wieczór uwielbienia przebiega? Jest 17. I co się dzieje? W skrócie można powiedzieć, przebiega pięknie, uroczyście, wspaniale. No, gwoździem programu i gościem absolutnie wyjątkowym jest zawsze Pan Jezus. Jest w centrum uwagi i naszej, i wszystkich, którzy są na placu. Ale jak przebiega? No, zaczynamy punktualnie o 17. W tym roku i właściwie to już jest kolejna edycja, kiedy przez ten wieczór uwielbienia prowadzi nas pani Dominika Chorosińska w roli prowadzącej. Zaczynamy o 17 i pierwsi na scenę, i to też jest kolejna nasza tradycja, wchodzą dzieciaki. To tak nawiązując do dzisiejszego Dnia Dziecka, o którym też mówimy w Radio Warszawa. Dzieciaki występują w składzie takiego zespołu Dzieciaki Uwielbiają Jezusa. To jest tak naprawdę zespół, który powstaje co roku na wieczór uwielbienia. To taka jednorazowa akcja. To są dzieci z naszej parafii, pod kierownictwem też pana Borysa, który jest naszym organistą. Też włączają się inni muzycy. No, część muzyczna zespołu to są osoby dorosłe, ale śpiewające to dzieci. W tym roku wystąpi także nasza diakonia muzyczna ze wspólnoty Oblubienicy Ducha Świętego, czyli także nasza lokalna, lokalni artyści muzyczni. No i co więcej, no i kolejny etap to będzie nauka, czyli Marcin Zieliński ze swoim świadectwem. Co roku dzielą się różne osoby, w tym roku także mamy przewidziane świadectwa tej prawdziwej i żywej działalności Pana Jezusa. Świadectwa takie, gdzie wspominamy to, co się wydarzyło podczas wieczorów uwielbienia, ale nie tylko, bo wiele osób dzieli się po prostu doświadczeniami ze swojego życia. No i tak jak wspomniałam już, Schola Adonai, to jest takie zakończenie tegorocznego wieczoru uwielbienia. W jaki sposób pani osobiście przeżywa to wydarzenie? Co ono pani daje?
O, ja przeżywam dwutorowo. Z jednej strony w napięciu organizacyjnym, bo z jednej strony właśnie to jest to szczęście i nieszczęście być w gronie organizatorów, bo zawsze denerwujemy się, aby wszystko było dopięte, żeby zadbać o każdy szczegół, a jest tych tematów dużo i różnych, ale z drugiej strony no też jest to taki czas duchowego przeżycia. Ja uczestniczę w Wieczorach Uwielbienia od samego początku. Jest to dla mnie wydarzenie niezwykle ważne, bo też jest to wydarzenie rodzinne. Jest to w plenerze, na błoniach przykościelnych, na pięknej łące, już wykoszonej, a wcześniej łące kwiatowej. Także to też daje taką swobodę i myśli, i zachowania. Także taka jest wielka przychylność dla rodzin, nawet dla takiego szumu, dla gwaru, a jednocześnie w tym jest dużo czasu na taki spokój, na wyciszenie, na rzeczywiście bycie z Panem Jezusem w tym czasie. Pani jako jedna z organizatorek z pewnością jest najlepiej zorientowana, jak te przygotowania przebiegają. Czy one już są dopięte na ostatni guzik? A może jeszcze jakaś pomoc jest potrzebna? To teraz jest okazja, żeby o tym powiedzieć. Chciałoby się powiedzieć, że jest już dopięte na ostatni guzik, bo faktycznie jest, ale... No właśnie, ale... Kogo jeszcze potrzeba do pomocy? Glinianka słucha. Tak, no potrzebujemy wolontariuszy, którzy włączą się w obsługę poszczególnych stoisk, ponieważ, tak jak wspominałam, szykujemy mnóstwo różnych miejsc i atrakcji. Na przykład jest cała strefa gastronomiczna, która jest szykowana właśnie tak oddolnie. Są to ciasta, wypieki domowe. Mnóstwo pań, gospodyń, gospodarzy szykują, pieką ciasta, pieką sójki glinieckie. Może nie wszyscy radiosłuchacze... A co to jest? No właśnie, nie wszyscy wiedzą, co to jest sójka gliniecka. Jest to taka wspaniała bułeczka, drożdżowo-kruche ciasto z nadzieniem z kapusty i kaszy jaglanej. Jest to tradycyjny wypiek, wypiekany no właściwie już na całym Mazowszu, ale my w Gliniance dzięki działalności Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Wawrzynioki bardzo, bardzo szerzymy i propagujemy ten lokalny wypiek i produkt. Także sójkę gliniecką także będzie można spróbować. O to zadbają właśnie Koła Gospodyń Wiejskich, których jest kilka na terenie parafii i poza parafią, bo też spoza parafii się włączają. Także przy obsłudze takich stoisk mamy stoiska na przykład z naszymi koszulkami. Ja też dzisiaj występuję, radiosłuchacze nie widzą, ale na miejscu będzie można zobaczyć. Ale widzowie na YouTubie, którzy odwiedzą profil Radia Warszawa, widzą tę koszulkę. Ach, no właśnie. No to przepiękne koszulki, białe, niebieskie, czarne, będzie można zakupić. A żółtą będzie można dostać, jeżeli ktoś się zgłosi właśnie jako wolontariusz. No taką strefą, którą zawsze licznie okupują uczestnicy i to są najbardziej wymagający uczestnicy, bo to są dzieci. To jest cała strefa dla dzieci. Tam mamy atrakcji, które jest cała masa. Malowanie twarzy, jakieś warkoczyki, dmuchańce, zabawy z animatorkami. Tam też jest potrzeba jeszcze wolontariuszy. Choć wczoraj mieliśmy zebranie z wolontariuszami, zgłosiło się naprawdę mnóstwo kochanych osób, które po prostu przebierali nogami i wpisywali się na listę, mówiąc gdzie kto chce posługiwać i pomagać. Ciekawym miejscem jest nasza ścianka, także można po prostu poczuć się jak gwiazda, robiąc sobie zdjęcia na naszej ściance Wieczoru Uwielbienia. No zachęcamy też do tego, aby przyjechać, zrobić sobie tam zdjęcie, oznaczyć nas, ponieważ prowadzimy swój profil właśnie na Facebooku. Także też szerzymy taką ewangelizację w social mediach. I to wszystko już jutro. Wieczór Uwielbienia w Gliniance. Wydarzenie, któremu Radio Warszawa ma zaszczyt patronować. Zapraszamy. Błonia przy kościele parafii świętego Wawrzyńca w Gliniance. Już jutro początek o godzinie 17:00. Bardzo dziękuję za obecność w naszym studiu i dziękuję także za zaproszenie na to jutrzejsze wydarzenie. Zapraszała Paulina Sokół z parafii świętego Wawrzyńca w Gliniance. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jaką koszulkę będzie można zdobyć, to też zapraszamy do subskrybowania kanału Radia Warszawa na YouTubie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro.